Na spotkanie zorganizowane przez Alicję Synowską oraz Bolesława Marciniszyna tłumnie stawili się miłośnicy ogrodów działkowych, głównie seniorzy, dla których własny kawałek ziemi jest często całym życiem. Alicja Synowska rozpoczęła dyskusję o zapoznania zebranych z nowymi przepisami zawartymi w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, skąd płynnie przeszła do krytyki działań obecnych władz miasta względem działkowców. Jej zdaniem złą decyzją było odebranie ogrodów działkowych na terenie, gdzie miał stanąć akwapark w Świdnicy. Działki zlikwidowano, a z budowy obiektu ostatecznie się wycofano, wydając przy tym 2 miliony złotych na przygotowanie dokumentacji i funkcjonowanie spółki odpowiedzialnej za projekt. Kolejnym przykładem jest plan zagospodarowania przestrzennego miasta dla ulicy Leśnej. Ten teren, bardzo zwarty, 30-hektarowy, ogrodów działkowych, bardzo dobrze wyposażony w infrastrukturę, z wielkimi tradycjami, został nagle przedzielony tą drogą. Co ta droga robi? Bo przede wszystkim spowodowała wielki konflikt społeczny i nadal na tym tle ten konflikt występuje. Po drugie, bliskie sąsiedztwo ze szpitalem Latawiec. To jest dosłownie 30 metrów od szpitala. Czy tam powinna przebiegać droga? Moim zdaniem nie. Poparcie w tej kwestii dla Alicji Synowskiej wyraził obecny na spotkaniu Bolesław Marciniszyn, który przekonywał, że droga w tym rejonie miasta jest kompletnie niepotrzebna, biorąc pod uwagę plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tej chwili pojawił się nowy projekt, który będzie zrealizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych lub Wojewódzki Zarząd Dróg, który będzie łączył drogę Świdnica-Modliszów w pobliżu przez Witoszów, gdzieś obok niego, i będzie trafiało na to rondo, ta droga, na to rondo za Twórtwiną. Co się wtedy stanie, proszę Państwa? Wtedy cały ruch ciężkich pojazdów, w ogóle wszystkich innych pojazdów, będzie możliwy po zachodniej stronie bez większych problemów. Alicja Synowska przekonywała zebranych na sali, że jeśli zagłosują na nią w nadchodzących wyborach, to ona ten plan zagospodarowania zmieni. Co pani Ala z tym zrobi w tej chwili? Co ja zrobię? Jeżeli Państwo podejmiecie decyzję i wybierzecie mnie na prezydenta Świdnicy, to ja deklaruję już teraz, że po prostu zmienię ten plan zagospodarowania przestrzennego i tej drogi po prostu tutaj nie będzie. Proszę Państwa, to ma naprawdę decydujące znaczenie. Po tej deklaracji na sali zrobiło się głośno. Jedni z niedowierzaniem kiwali głowami, znaleźli się też sympatycy i zwolennicy. Część osób z kolei opuściła salę. No, padły, tylko czy one będą realizowane, to jest, wie pan, trudno powiedzieć, nie? Na razie deklaruje się, co do czego trudno powiedzieć, bo wszyscy politycy deklarują, ale później nic z tego nie wychodzi. To jest pod dyktando, żeby to doprowadzić, żeby ona przeszła i objęła władzę pomorską. No już przecież to ona prowadzi tutaj kampanię, nic innego. Ja myślałem, że to będzie w czym innym sprawa, że będzie o działku, o jakimś odłączeniu od działkowy, a to po prostu jest kampania wyborcza, nic innego. Bez wątpienia machina wyborcza ruszyła, a pierwsze kroki w tej kampanii należą do Alicji Synowskiej. Tylko czy ten przedwczesny start się opłaci? Warto dodać, że do dnia dzisiejszego Synowska nie uzyskała poparcia u władz wojewódzkich swojej partii.